Dzisiaj w Nowotarskim MOK-u rozpoczęła się druga edycja festiwalu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Uczestnicy tanecznym krokiem zmierzali do wspólnej integracji, ale przede wszystkim do dobrej artystycznej zabawy. Dzisiaj mamy już drugi koncert, ale w zasadzie festiwal ogólnopolski dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Jest on organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu oraz przez Stowarzyszenie Dla Żadnej Inicjatywa Edukacyjna, która działa również na terenie naszej placówki. Wydarzenie pozwala uczestnikom wziąć udział w ciekawej formie rywalizacji. W walce o nagrody mogą przekonać się o swoich zdolnościach i zaprezentować je przed dużą publicznością. Występy na festiwalu to również ukoronowanie wielu godzin ciężkich prób. Rok temu stowarzyszenie nasze, Dasz Radę, realizowało projekt unijny i finałem, jak gdyby podsumowaniem tego projektu była właśnie organizacja tego festiwalu. Wtedy jeszcze nie mówiliśmy, że to jest pierwszy festiwal, bo nie wiedzieliśmy o tym, czy będziemy w stanie w tym roku również go zorganizować. Okazało się, że zebrali się ludzie dobrej woli, ci, którzy chcieli nam pomóc. Wsparli nas finansowo, rzeczowo, ale również swoją pracą. Dzięki temu mogliśmy zorganizować po raz kolejny to nasze tutaj wydarzenie. Czemu ma służyć? Przede wszystkim integracji, pokazaniu, że osoby niepełnosprawne mogą również brać udział w festiwalu, mogą się cieszyć, mogą mieć swoje sukcesy, swoje radości, ale przede wszystkim osiągać sukcesy, bo to jest najważniejsze dla tych osób, mogą być uśmiechnięte i radosne. Jest to również adresowane do rodziców tych dzieci, bo myślę, że każdy rodzic jest dumny z tego, że jego dziecko będzie w stanie wystąpić na scenie. I dzięki temu właśnie będziemy mogli tutaj tym dzieciom pokazać, dzieciom, rodzicom, ale również społeczeństwu, bo mamy tutaj zaproszonych gości, którzy na pewno do nas przychodzą już rokrocznie, nie tylko na ten festiwal, ale również na inne przeglądy, które się odbywają, jak je organizujemy na terenie miasta Nowego Targu. Więc mam nadzieję, że ta idea będzie jak gdyby ideą, która będzie trwała przez kolejne lata. Festiwal cieszy się dużą popularnością, czego dobrym przykładem jest pełna sala widowiskowa w nowotarskim MOK-u. Podczas festiwalu uczestnicy prezentowali różnorakie formy artystyczne. Było kolorowo, tanecznie i śpiewająco. Nie zabrakło również góralskich akcentów. W festiwalu biorą udział artyści nie tylko z terenu Podhala. O nagrody powalczą również uczestnicy z innych części Polski. Będą i górale, będą nasi uczestnicy z Tarnowa, z Brzeska i z innych okolic naszego pięknego polskiego kraju. Natomiast będą to dzieci i duże, i małe, i przedszkolaki, i osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie. Będzie na pewno zespół regionalny Minusioki, będą pieguski, będzie sylaba, będzie kolor, będą również dzieci z Rzeszowa, będą dzieci z Tarnowa. Są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie, ale również niedosłyszące. Będą również grupy tutaj z naszych okolic, czyli Szczawnica, Odrowąż, Chatka, Nowy Targ. Tych grup jest dosyć sporo. Przesłuchania uczestników w ramach wydarzenia Tanecznym Krokiem do Integracji nie zakończą festiwalu. Dla uczestników przygotowano szereg innych atrakcji. Jest to dwudniowy festiwal, zaczynamy dzisiaj od występów, w zasadzie od przesłuchań, bo od tego zaczynamy. Potem dzieci będą bawić się na terenie Szaflar, będzie tam organizowana dyskoteka. W dniu jutrzejszym z kolei będą już finały i będzie prezentacja najlepszych zespołów, najlepszych grup, wręczenie nagród. No i niestety pożegnanie, ale mam nadzieję, że za rok znowu się spotkamy. Wszystko wskazuje na to, że artystyczna podróż z tańcem i śpiewem w tle w kierunku integracji stanie się tradycją. Ogrom uczestników, ich uśmiechnięte twarze i wysoki poziom występów z pewnością będą dla organizatorów wystarczającą mobilizacją.